ze 100 szkół ponadgimnazjalnych numer 1 z Tomaszowie Mazowieckim. Witam na finale drugich wyborów mistrz szkół ponadgimnazjalnych. Kandydat to jest numer 1. Sama Daszona, uczestnica ZSP numer 3. Interesuje się muzyką, językoznawstwem i poruszaniem. Jestem uczennicą zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1 imienia Tadeusza Kościuszki. Przeszłam do powiatowych wyborów miejsc. Numerem drugim Aneta Reszka, reprezentantka naszej szkoły. Interesuje się hotelarstwem i podróżami. Byłam pierwszą wicemiss w szkole w wyborach. Kandydatka z numerem 3, Kasia Gmita, uczennica ZSP numer 6. Interesuje się psychologią i parapsychologią. Z numerem 4 Aleksandra Kwiatkowska, uczennica ZSP numer 1. Interesuje się tańcem i zwierzętami. Jej życiowe motto to Carpe Diem. Reprezentuję zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1, w których odbyły się wcześniej eliminacje miejsc mechanika. Udało mi się wygrać. Była świetna zabawa i polecam, żeby dziewczyny inne uczestniczyły w tym. Teraz będę się miejsc z powiatu. Jesteśmy troszkę zestresowane, ale na szczęście są panie, które pomagają nam się przygotować. Kandydatka numer 5, Natalia Szpetna, uczennica ZSP numer 1. Jej pasją są podróże. W przyszłości chciałaby zmienić Egipt. Numerem 6, Ania Piwowarska, uczennica ZSP numer 6. Interesuje się biologią, psychologią i sportem. Kandydatka numer 7, Sandra Bieganowska, reprezentuje ZSP numer 1. Jej pasją jest taniec, muzyka i koszykówka. Należy podkreślić bardzo dobre przygotowanie, zarówno jeżeli chodzi o makijaż, fryzurę, ubiory, to w stosunku do tego, co kiedyś było, były mniejsze możliwości dokonania takich wyborów, skorzystania z dób tej wszystkich dzisiejszej sztuki, makijażu, fryzjerstwa. Dziewczyny były zawsze i są piękne i były zawsze piękne również, kiedy ja chodziłem do szkoły. Natomiast na pewno dzisiaj są te większe możliwości skorzystania z przygotowania się do tego typu konkursu. W 10. Ewelina Kratowska, uczennica ZSP numer 3. Interesuje się sportem i podróżami. Kandydatka z numerem 11, Karolina Dębiec, uczennica ZSP numer 6. Jej hobby to koszykówka. Thank you.
tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Pas déjà, je t'inventerai. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, 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 encore des paroles que tu sais dans moi. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot. Juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole.